Dane są liczby. A to jest 3,6 razy 10 do minus 12, b to jest 2,4 razy 10 do minus 20. Wtedy iloraz a przez b jest równy. No to co robimy? Podstawiamy za a i za b dane liczby. Otrzymujemy zatem a przez b to będzie. W miejsce a wstawiamy 3,6 razy 10 do minus 12 podzielić przez b, czyli przez 2,4 razy 10 do minus 20. Zobaczmy, że tak. 3,6 podzielić przez 2,4 zostaje nam 1,5. Możemy to na kalkulatorze sprawdzić. A teraz 10 do minus 12 przez 10 do minus 20. Dzielenie przechodzi w odejmowanie, czyli to będzie 1,5 razy 10 do potęgi minus 12 odjąć minus 20. Dzielenie liczb po tej samej podstawie to jest odejmowanie wykładników. Czyli mamy 1,5 razy 10 do minus 12 i minus minus 20 to jest plus 20. Czyli mamy 1,5 razy 10 do potęgi 8. Odpowiedź C.